Mateusz Kaniowski, MMA.pl, a razem ze mną Bajsangur Ederbijew, przedstawiciel ACA na Polskę. Witam serdecznie. Witam serdecznie Ciebie, witam serdecznie wszystkich Państwa. I zaczniemy od smutnej informacji. Co się stało Marcinowi Heldowi, bo wiemy, że nie wystąpi na gali na Trowarze? No niestety Marcin Held borykał się z kontuzją od jakiegoś czasu. Staraliśmy się go jakby wyciągnąć z tego, żeby jednak on mógł zawalczyć. Niestety zdrowie nie pozwoliło. No i niestety Marcina nie zobaczymy na walce, ale na pewno będzie na gali. Będzie okazja jakby wziąć od niego wywiad, zobaczyć jak to wszystko wyglądało dokładnie z jego strony. Rozumiem. Zamiast tego Federacja ACA dała pozytywną informację kibicom, ponieważ wiemy, że tylko i wyłącznie w Polsce z całego świata będzie darmowe pay-per-view z tej gali. Skąd pomysł na taki ruch? Dokładnie. Po rozmowach jakby z założycielem, z prezydentem udało mi się ich przekonać, żeby zrobić tą galę dostępną dla wszystkich. Nas dosyć długo nie było w Polsce, nie robiliśmy długo gali i chcemy jakby tą galą, mocną kartą walk przypomnieć o sobie polskiemu kibicowi i żeby te następne gale po prostu były, miały jeszcze większe zainteresowane i były jakby lepsze. No właśnie, jak poszła sprzedaż biletów? To znaczy tak naprawdę zostały nam jeszcze najważniejsze takie półtora tygodnia. Sprzedaż idzie na dobrym poziomie, jestem zadowolony. A ilegal planujecie w 2019 roku? Ilegal łącznie czy ilegal w Polsce? W Polsce. No będzie ta jedna jeszcze, jedna albo jeszcze dwie gale. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Zastanawia mnie też, jak podoba Wam się odbiór przez polskich kibiców Waszej federacji, bo Polska to specyficzny rynek na całym świecie, jeżeli chodzi o MMA. Mamy potężną federację KSW, dwie inne duże, FEN i Babylon. Jak przyjmujecie ten odbiór przez Polaków? Czy jesteście zadowoleni? Gdyby ten odbiór nie byłby taki, jak my sobie go życzymy, to myślę, że gal w Polsce by nie było. Zgadzam się z Tobą, że w Polsce mamy dużą organizację, jaką jest KSW, ale te pozostałe, mniejsze, to prezentują taki, można powiedzieć, nie taki mocny poziom i tak naprawdę jest w Polsce jedna organizacja, a reszta tak ledwo się jakby utrzymuje z tego i to widać z frekwencji też. A jak Twoim zdaniem ważną rolę odgrywają Polacy w Waszej federacji? No bardzo ważną. My w każdej kategorii wagowej mamy w czołówce Polaka i myślę, że Polacy są bardzo cenieni w ACA. Kto po Karolu Celińskim może dostąpić tego zaszczytu walki o pas mistrzowski? Ciężko jest mi teraz tak na szybko mówić, ale zobacz, gdyby nie ta kontuzja Marcina po walce, jakby wygrał, to on by mógł. Piotrek Sus jest wysoko, Ason jest też wysoko. No, zobaczymy. Zastanawiam się również, jakie zmiany tak dokładnie z Twojej perspektywy zostały wprowadzone w federacji po zmianie nazwy z ACB na ACA? Tam za dużo zmian nie ma. Tam jedynie co się zmieniło, to po prostu doszli nowi zawodnicy z innych organizacji. To Wasze stwierdzenie, że więcej walk, mniej show może sprzedać się w Polsce, gdzie mamy tak prężną federację, która jednak sprzedaje przede wszystkim swoje show? No, mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że tutaj kibice docenią, że my robimy MMA na bardzo wysokim poziomie, mamy bardzo dobrych zawodników i jestem przekonany, że prędzej czy później bez tych freak fightów będziemy mieli pełne hale. Po zakończeniu kariery przez Mameda Khalidowa wiele osób zastanawiało się, czy nie będzie on jednak chciał skończyć swojej kariery w Polsce, ale w Waszej federacji. Masz może takie nadzieje? Nie rozmawiałem z Mamedem na ten temat. On skończył karierę i niech tak to pozostanie. Dobrze, ostatnie pytanie. ACA Jiu-Jitsu miał już swoje gale w Polsce. Czy macie plan powrotu do naszego kraju właśnie z takimi edycjami gali? No, zobaczymy, bo w Polsce się odbywa Mistrzostwa Europy, już dwa turnieje w Polsce zrobiliśmy. Myślę, że jest to teraz pora zorganizować Mistrzostwa Europy w jakimś innym kraju europejskim. Dobrze, dziękuję bardzo.